Cześć, witajcie. Witajcie, witajcie moi drodzy. Mamy tydzień z dwoma dużymi premierami, a trzecia właściwie już za rogiem, dlatego że za jakieś 2,5 godziny będzie premiera nowych honorów Magic 3 chyba z numerkiem, tak? Tak, trójka, Magic Jak się nie trójka i X20 taki, no chociaż nie, no X20 w zasadzie nie wiem, co X20 to powiem. wam. O X20 powiemy wam właściwie już dzisiaj, ale o Magicach 3 powiemy wam Magic, dopiero tak, za tydzień, tak. No, dlatego że jesteśmy nie przed premierą. Nie ma za tydzień. Ale no mówimy, że będą, także zapraszamy do aktualności, bo aktualności będą na bieżąco. Dzisiaj nietypowo nagrywamy w czwarteczek. No i tak jak Jacek powiedział, X20 w zasadzie już poszedł, ale będzie ogłoszony ze sceny. Natomiast... Będziemy za to mówić dzisiaj o galaksiakach składanych, o jednym składanym Xiaomi, to chyba są największe premiery rzeczywiście w tym tygodniu, soczyście. A i o kilku innych mniejszych pierdółkach. Soczyście, 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 naprawdę soczyście. No to zaczniemy może... Nie od wiem, pudernicy, jak... od pudernicy. Od pudernicy? No dobra, no niech ci będzie pudernica. Pudernica. Samsung wypalił następną pudernicę dla wszystkich, którzy lubią pudernicę w różnych kolorach, bo on wyszedł chyba w co najmniej 6 kolorach. Wiesz co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedmiu. Siedmiu kolorach, a jeszcze case'y do tego. Tak, są różne case'y fajne, taki z tasiemką jest case. U nas będą 4 kolory. No, ja nie ukrywam, dla mnie to jest telefon naprawdę po prostu kobiecy, bo jest to klapka, która daje, łączy kompaktowy rozmiar z wygodą dużego wyświetlacza. Telefon, no, prześliczny, no tak jak mówi, puderniczka damska i no ja jako facet, owszem, no tak, ciekawe urządzenie, niczego mu nie mówię, ale nie, jakoś do mnie niekoniecznie przemawia ta forma, natomiast telefonik jest naprawdę ładny w porównaniu z poprzednią generacją, a w zasadzie dwiema, bo była wersja pierwsza 4G, później był model 5G i z racji teraz numerku trzeciego, no to powiedzmy z numeracji wynika, że tamta generacja to była drugą, chociaż tak naprawdę to była pierwsza z 5G, no ale teraz telefon ma ciutkę mniejsze ramki wokół dużego składanego ekranu, chociaż wielkość tego ekranu się nie zmieniła. No i wreszcie ma porządny, użyteczny, dosyć już duży ekran po zewnętrznej stronie. I faktycznie już teraz daje radę i ten ekranik zewnętrzny też już się zrobił naprawdę używalny. Ale dwójka chyba też już miała, nie? Nie, dwójka miała taki malutki przy aparacie fotograficznym. Malutki, na którym w zasadzie mało co było widać, bo tam nawet kto dzwoni, to się musiało przewijać i zanim przeczytałeś, to już zdążyłeś odebrać. A no, tu widać teraz... więcej? Ty go miałeś w ręce? Którego? No, pudernicę miałeś w ręce? Widać więcej na tym ekranie rzeczywiście? Oczywiście, że miałem, oczywiście, że widać. Przede wszystkim jest w pełni już użyteczny Always on Display, wyświetla się godzina, którą już tym razem naprawdę widać. Można spokojnie odczytać wiadomość, a przynajmniej jej dosyć duży początek. Można bez problemu obsługiwać odtwarzanie muzyki, bo już w tym momencie coś widać. Na tym ekranie widać, co się odtwarza, mamy wygodną możliwość interakcji. Także no, ekran no nie jest nadal jakoś ogromny, natomiast już jest w tym momencie całkiem użyteczny. A sama forma telefonu, to powiem szczerze, wiele się nie zmieniła, no bo wewnątrz mamy elastyczny składany mniej więcej w połowie wyświetlacz Super AMOLED 2X, Full HD 6,7 cala, czyli dokładnie tyle co poprzednio, tylko że tak jak mówię, teraz z trochę mniejszą ramką. No i teraz z odświeżaniem do 120 Hz, oczywiście regulowanym automatycznie, więc to nie jest wartość stała. Podwyższa się, kiedy potrzeba, obniża się, kiedy nie potrzeba szybkiego odświeżania i wszystko po to, żeby no, powiedzmy oszczędzać energię z akumulatora, bo bateria akurat tu nie jest największa, bo jest 3300 mAh, co wydaje mi się wynika po prostu z budowy telefonu, tam się nie dało może więcej włożyć. Szybkie ładowanie 15-watowe, no tutaj też mogłoby być trochę lepiej, no bezprzewodowe 10 watów, okej, to może być. Ten rzeczony zewnętrzny ekran teraz ma 1,9 cala, więc tak jak powiedziałem jest ok. No i fajnie wygląda, bo jakby część tej tylnej obudowy jest ciemna, tam obok tego ekraniku zintegrowano aparat fotograficzny, który się taki zrobił trochę dyskretny. No mówię, rzecz jest śliczna, naprawdę śliczna. Aparaty jeszcze szybko. No tutaj w składakach akurat Samsung jakoś szczególnie na aparaty nie stawia, ale biedy nie ma. Do selfie w tym elastycznym ekranie w otworku 10 megapikseli, na zewnątrz 2. Szeroki i podstawowy, dwie dwunastki i w zasadzie no tutaj główna oczywiście ze stabilizacją. Tyle. Szkło Gorilla Glass DX, gdyby kogoś interesowało na aparatach.
Nowa generacja folii na elastycznym wyświetlaczu, jest NFC oczywiście, głośniki stereo z Atmosem, jest eSIM, na zewnątrz Gorilla Glass Victus, no i przede wszystkim to, co najważniejsze, to są całkiem fajne ceny. Fajne, jak na składany telefon, podkreślam, bo to nadal nie jest tania rzecz, ale no widać, że już te składaki tanieją. Cena to 4799 albo 4999, zależnie od wybranej pamięci, a no właśnie, teraz pora Wam powiedzieć, jakie pamięci. 8 giga RAM-u DDR5 i 128 albo 256 giga UFS 3.1, niestety bez możliwości rozbudowy. No i oczywiście siła napędowa Snapdragon 888. Także jest, wydaje mi się, fajnie, ale ja bym osobiście raczej skłaniał się ku Foldowi, bo to już jest naprawdę coś. To już jest naprawdę coś, chociaż no też oczywiście Fold zachował swą formę, czyli otwierana książeczka, ale no słuchajcie, zrobili robotę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której powiem na koniec, ale zrobili robotę, bo teraz na elastycznym ekranie możemy używać rysika. Jest to specjalny rysik, taki powiedzmy nawet z takim wręcz zabezpieczeniem, żeby ekranu tym rysikiem nie przedziurawić, bo te ekrany elastyczne no, nadal pozostają delikatniejsze od klasycznych. Ale jest już rysik i można już na tym ekranie faktycznie coś zrobić. Czyli mamy takiego dużego Note'a, dużego, 6, bo to jest kurczę, no 7,6 cala, więc jest na czym porysować, jest na czym popisać. Faktycznie to będzie wygodnie. Na zewnątrz ekranik też jest. 6,2 cala, nietypowe proporcje, bo on jest długi, a wąski, ale znowu powiększyli ekran, zmniejszyli ramkę, wygląda to coraz to lepiej. No i wewnątrz też się zrobiło lepiej, bo aparat do selfie przy tym wewnętrznym elastycznym ekranie schowali pod ekran. Dziwne jest to, że ten aparat ma tylko 4 megapiksele, ale oni go dedykowali do wideorozmów, bo tak naprawdę ten właściwy aparat do selfie, no to mamy po zewnętrznej stronie telefonu 10-megowy, a w ogóle dodali jeszcze taki feature, że możemy sobie tylnym aparatem, czyli głównym aparatem, trzymając telefon otwarty, też zrobić zdjęcie, bo wtedy mamy wyświetlacz po naszej stronie. Więc w sumie ten wewnętrzny pozostaje dedykowany do wideokomunikacji, wtedy te 4 giga wystarczą. Aparat, telefon możemy ustawić tak w formie laptopa, czyli nie otwierając obudowy całkowicie na płasko do końca, stawiamy sobie i bardzo wygodnie, bo wtedy nie musimy telefonu trzymać, stawiamy go dosłownie tak, jak ja teraz mam przed sobą postawiony komputer i możemy rozmawiać. Skłamałbym, gdybym powiedział, że tego aparatu nie widać pod ekranem. Widać go. Szczególnie wtedy, kiedy na ekranie wyświetla się wokół tego aparatu no, ciemne, czarne tło, po prostu jak piksele zgasną, to aparat jest widoczny, szczególnie jak mocne światło pada na ekran. Jak obraz powiedzmy jest jaśniejszy, biały, no, da się tam zauważyć, szczególnie kiedy patrzymy pod jakimś takim dziwnym kątem, taką morkę wokół tego aparatu. Natomiast jak już zaczynamy oglądać film, jakieś zdjęcia przeglądamy na ekranie, no to faktycznie trochę nam to znika, zapominamy o tym, przestajemy w ogóle to dostrzegać. Pewnie, że jak będziemy chcieli go zobaczyć i tam się przyjrzymy, to go zobaczymy. Natomiast tak w codziennym użytkowaniu on pozostanie prawie że, podkreślam, prawie że niewidoczny, chociaż tak jak mówię, jak będzie ciemne tło, to go zobaczycie. Zdjęcia, no powiem szczerze, zrobiłem sobie kilka zdjęć tym aparatem. Nie mogłem ich niestety podczas prebriefingu tajnego przez poufne zgrać z tego telefonu. No ale na tyle, co na tym dużym ekranie mogłem zobaczyć, jeszcze rozciągając paluchami zdjęcie, jakiejś takiej strasznej morki nie ma. No nie jest to jakoś porównywalna z tą drugą stroną selfie, ale no w zasadzie, tak jak powiedziałem, do wideorozmów to świat wystarczy. Oczywiście wszystkie te feature'y znane z poprzednich foldów, czyli tryb flex, czyli sobie tam możemy podzielić ekran na różne sposoby, ustawiać ten telefon, rozłożyć na płasko albo w formie klapki laptopa używać, na dole klawiatura, na górze. No super, no po prostu produktywność level master, strasznie mi się to urządzenie podoba. No ale niestety cena jest słona nadal. W środku oczywiście Snapdragon 888, 12 giga RAM-u DDR5, 256 albo 512 UFS 3.1, znowu bez microSD, no i znowu bateria nie największa, bo 4400 z 25-watowym ładowaniem bezprzewodowym 10-watowym. No i aparaty, ten główny fotograficzny, no również no nie jest to, powiedzmy, aparat z S21 Ultra, tylko taki oczko niżej,
ekonomiczne, sensowne, rozsądne rozwiązanie 3 razy 12 megapikseli. Po pierwsze, główny obiektyw ze stabilizacją. Po drugie, szeroki kąt 123 stopnie. Po trzecie, teleobiektyw, ale taki nieduży, z dwukrotnym przybliżeniem. No i znowu ze stabilizacją optyczną. Do tego głośniki solidne z Dolby Atmos. Znowu szkło Victus na zewnątrz, Gorilla Glass DX na aparatach. Cena 8300 albo 8800, zależnie od tego, jaką sobie pamięć wybierzecie. I dwie takie, dwie istotne bardzo jeszcze rzeczy, o których nie powiedziałem, a odnoszą się do obu modeli. Pierwsza istotna rzecz, słuchajcie, są to pierwsze składane telefony na świecie, które są wodoszczelne. Nie pyłoszczelne, bo tak naprawdę zabezpieczone przed wnikaniem pyłów to już były w poprzedniej generacji, gdzie w zawiasie zastosowano specjalne tam szczoteczki i tak dalej, żeby powiedzmy piach tam nie wniknął i faktycznie nie wnikał, co sprawdziłem, wierzcie mi, poprzednią generacją. Teraz doszła jeszcze wodoszczelność i to taka już konkretna, faktycznie telefon można spokojnie, bez obaw, powiedzmy, ochlapać, zamoczyć, rozmawiać z niego na deszczu. Nawet jak nam wpadnie w kałużę, to na chwilę nic się nie powinno strasznego stać. Jest to według mnie killer feature w składanym telefonie, bo jest to mega wyzwanie, żeby ta obudowa składała się, a była szczelna. Nie wiem, jak oni to zrobili. Będę miał telefon na dłużej, to pewnie tam przez lupkę popatrzę w ten zawias, co tam za cuda zastosowali. No i druga rzecz, która tak jak cieszy mnie wodoszczelność, tak ta druga rzecz mnie nie cieszy, szczególnie kiedy patrzę na cennik telefonów, nie dają u nas ładowarek. A mogą, bo w Chinach dają, a we Francji to jeszcze nawet słuchawki dają. Dobra, bez słuchawek jakoś bym się obszedł. Ładowarka, kurczę, słuchajcie, 25-watowa przy telefonie za 8 koła, no kurczę, mogłaby już być, naprawdę. Żadna oszczędność, a ekologia, sorry, nie wierzę w taką ekologię, to nie jest ekologia dla mnie. Bo i tak ładowarkę będę musiał kupić, bo starą albo sprzedam z poprzednim telefonem, albo sobie zostawię, nie wiem, gdzieś tam jako zapasową, albo coś, whatever. W każdym razie ruch z usuwaniem ładowarek zdecydowanie potępiam i bardzo mi się nie podoba. I nie mówię to wyłącznie w odniesieniu do Samsunga, tylko w odniesieniu do wszystkich producentów, którzy tą bzdurę robią. Koniec. O, jeszcze pokazali, słuchajcie, dwa dosyć fajne smartwatche i pokazali nowe słuchaweczki Buds. O smartwatchach, no cóż, rzeczywiście sympatyczne zegarki z nowym systemem, bo to jest, no, zabili Tizena. W tej chwili to jest trochę Tizen jeszcze, bo chociażby te firmowe aplikacje znane z poprzedniej generacji Galaxy Watch zostały tam przeniesione, ale już w tej chwili to działa na Wear OS, więc mamy wszystkie dobrodziejstwa z tym związane, włącznie z Google Pay, co bardzo ważne. Wreszcie można płacić zegarkiem, co jest super. Mamy dwa warianty, że tak powiem, stylizacyjne i cztery tak w tym momencie rozmiary, bo mamy klasika z takim ruchomym pierścieniem wokół wyświetlacza i on ma rozmiary 42-46 mm. Natomiast, wybaczcie, patrzę, bo nie pamiętam dokładnie, natomiast podstawowy Watch 4 jest ciutkę mniejszy, bo ma 40-44 mm. No jakby z tego się wiąże, że różne są też rozmiary wyświetlaczy, ale tu mamy już 2x2, czyli Classic jest większy, bo ma większy korpus, natomiast ekrany mają albo 1,19 cala, albo 1,36 cala. No i większy jest lepszy, bo ma lepszą rozdziałkę 450x450, mniejszy ma 396x396, oczywiście nie są wodoszczelne, mają militarną normę wytrzymałości. Oba mają procesory Exynos W920 po 1,5 giga RAM-u, po 16 giga pamięci na pliki, czyli też całkiem sporo jak na zegarek. Mierzą tam, wiadomo, tętno, EKG, bla, 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 ale potrafią też oszacować zawartość tłuszczu w naszym ciele. Nie wiem, nie mierzyłem, nie powiem wam, ale będzie wesoło, jak będę testował ten zegarek, pewnie, pośmiejcie się ze mnie. W każdym razie urządzenie też całkiem sympatyczne. No będzie na testach, to wam o nich więcej opowiem, tak samo o telefonach, bo to jest no już kwestia na dłuższe opowiadanie. No i jeszcze bacy, no cóż powiedzieć, no bacy to bacy, fakt jest faktem, nie wiem, mam wrażenie przynajmniej, że nieco wygodniej leżą w uchu, ale to, no to jest subiektywna jakby ocena, natomiast mają aktywną redukcję szumów, mają funkcję, która pozwoli wam sprawdzić, czy rzeczywiście sobie dobrze dopasowaliście
Tam one będą wydawały różne piski, dźwięki i później na koniec aplikacja Wam powie, czy tą słuchawkę jeszcze tam musicie w uchu jakoś poprawić, wymienić końcówkę, czy nie. W środku są dwa głośniki 6,5 mm wysokotonowy i basowy 11 mm, czyli ponad centymetr. Nie wiem, jak oni to tam zmieścili, ale jakoś zmieścili. Słuchaweczki za 6,5 stówy, a ceny telefonów jeszcze pominąłem, ale ze mnie. Ceny telefonów po kolei 1169, 1299 za najbardziej podstawowe warianty. Później mamy wersja tego Watch 4 z LTE 1399 i 1518. Natomiast model Classic, czyli ten większy z dodatkowym pierścieniem ruchomym wokół ekranu, 1649, 1799, 1999 i 1849. Oczywiście te wyższe ceny to są za wariant z LTE, dzięki któremu, powiedzmy, możemy sobie tego zegarka niezależnie używać. Uff, chyba się nagadałem, a teraz może niech Jacek coś powie. Gdybyście przez ostatnie kilka lat spali pod kamieniem i w ogóle się nie interesowali rynkiem urządzeń mobilnych, to ja tylko powiem Wam, że oba te smartfony, o których Adam mówił, mają oczywiście po dwa wyświetlacze. Ten pierwszy z klapką, ta pudernica, ma ten zewnętrzny wyświetlacz znacznie mniejszy. Ten drugi model ma ten wyświetlacz pełnowymiarowy, właściwie taki jak każdy smartfon. W przypadku pudernicy ten wewnętrzny wyświetlacz to jest dynamiczny AMOLED, zewnętrzny zwykły super AMOLED, natomiast w tym porządniejszym, w tym większym, tym męskim są dwa dynamiczne AMOLEDy. Dokładnie. Żaden z tych smartfonów nie ma gniazda jack, żaden z tych smartfonów nie obsługuje kart pamięci. I żebyście nie nabrali błędnego mniemania, bo ja jakbym słuchał Adama, to ja nabrał błędnego mniemania. Smartfony oba są certyfikowane z wodoszczelnością, czyli mają oznaczenie IPX8, nie 68. Nie są odporne na zabrudzenia i kurz, a w każdym razie nie w takiej normie, którą Samsung chciałby się chwalić, dlatego że gdyby były, to byłoby to w oznaczeniu. Tego w oznaczeniu nie ma. Dlatego warto, żebyście o tym wiedzieli. Mówię, gdybym Adama słuchał, a nie wiedział, jak jest, to mógłbym nabrać przekonania, że o, już przez dwie generacje są pyłoszczelne. Nie, nie są pyłoszczelne. Jacek, nie mają certyfikatu pyłoszczelności. Adam, ja się nie chcę z tobą kłócić. Są smartfony w katalogu, które mają certyfikat pyłoszczelności i są pyłoszczelne. Samsung, nawet jeżeli ma jakiś certyfikat, to nie chce się nim chwalić, bo prawdopodobnie nie jest najwyższy certyfikat. Jeżeli masz jakąś dokumentację, według której one są pyłoszczelne, to dawaj. Mam praktykę. Teraz przedstawiciele Samsunga, jeżeli nas którykolwiek ogląda, to proszę się wyłączyć. Telefon Flip pierwszej generacji upuściłem na plaży w Piach, także w zasadzie zakopał się całkowicie. Wyjąłem, otrzepałem, działa, nic się nie stało, używałem go później jeszcze kawał czasu. Kompletnie nic się stało, kompletnie nic, ten Piach nie wniknął, ponieważ powtórzę, zawias ma specjalne mechanizmy czyszczące, które sprawiają to, że w momencie, kiedy zawias się porusza, piach jest i inne ewentualne pyły, zabrudzenia, trociny, whatever, jest to wypychane na zewnątrz. Tam nie ma. Weźmiesz odpowiedzialność wobec wszystkich ewentualnych użytkowników za to, że im upadnie w piach i im się nic nie stanie, naprawdę? Nie, zamiast producenta weźmiesz tu odpowiedzialność? Nie, stwierdzam inaczej. Mój egzemplarz leżał w piachu, a potem działał długo i szczęśliwie. Ale ja mam takich mnóstwo użytkowników, którzy przychodzą i mówią, że im leżał w piachu, a innych, którzy mówią, że leżało coś w piachu, Jacek, i się zabrudziło. Wiecie, tak, jak chcesz, jednym, którzy topią w kiblu, poczekaj, pozwól mi coś powiedzieć, cokolwiek dzisiaj. Natomiast mam również takich użytkowników, którzy mówią, że wpadł im smartfon do kibla i nic się nie stało, a innym zawilgotniał na deszczu, albo w ogóle twierdzą, że w ogóle wilgoci nie złapał, a serwis im mówi, że tę wilgoć i owszem złapał. Adam, nie działaj w obronie producenta, czy nie wiem, na zasadzie brania odpowiedzialności za producenta, nie podaje żadnego certyfikatu pyłoszczelności, a ty się upierasz, że smartfony są pyłoszczelne. No. Ja się, Jacek, nie, no nie rób takich nie upieram, rzeczy. Ja się nie upieram, tylko by nie deprecjonować producenta, stwierdzam, że była wyraźna komunikacja.
Adam, nie generacji. deprecjonuje się, to Poczekaj. jeżeli jest wyraźna komunikacja, to ona powinna być nie w stronę dziennikarza, tylko w stronę Ale konsumenta. naszym zadaniem jest o tym ludziom powiedzieć, że Nie, nie jest naszym zmiana zadaniem. Naszym konstytucji. zadaniem jest powiedzieć to, co mamy na papierze, Adam. To, że tobie ktoś coś powiedział na jakiejś W konferencji porządku. prasowej, Dobrze. to jest jedno. To, że w Dobrze. oficjalnych specyfikacjach odporności na pył i kurz nie ma, to jest druga sprawa. I Dobrze. zapewniam cię, że również w instrukcjach obsługi i w Tak. gwarancji I produktowej również tych powiem ci odporności tak, nie będzie. zalej któryś z tych telefonów i spróbuj go oddać na gwarancję i też się dowiesz, że Nie, dziękuję bardzo. Nie będę zalewał telefonu, który kosztował mnie tyle kasy, mój drogi. dobra, to w Podobnie takim. jak i podejrzewam, żaden użytkownik specjalnie Jeżeli raczej tego nie więc zrobi. generalnie, jeżeli widzicie nawet normę, to też bierzcie pod uwagę, że to jest tylko na wszelki wypadek i raczej zabezpieczenie na wszelkie, powiedzmy, nieprzewidziane sytuacje, a nie to, że możecie na przykład z tym telefonem iść pod prysznic, iść na basen. To w ogóle odradzam, bo tam jeszcze chemia dochodzi, a certyfikat jest na wodę sterylną. Więc to jest wszystko na dodatkowe, że tak powiem, takie dla świętego spokoju. Natomiast broń Boże, ja bym nie próbował ani moczyć, ani celowo rzucać w piach tych telefonów i jakichkolwiek innych, bo każdy telefon można w ten sposób uszkodzić. Chociażby przez to, że piach wam najdzie w sitko od głośnika i co potem. Natomiast tak jak mówię, no są to pierwsze na świecie składane telefony, które w ogóle mają jakiś certyfikat szczelności. No to tego niestety się nie da zakwestionować. Mają i koniec, a zawiasy mają specjalną konstrukcję. Zainteresowanych, jak to działa, odsyłam do materiału wideo, które znajdziecie na stronie producenta. Tam są specjalne prezentacje pokazujące, co ten zawias potrafi i w jaki sposób jest chroniony przed wnikaniem pyłu, bo cały czas się skupialiśmy na, ja się skupiam przynajmniej na zawiasie, bo to jest główna rzecz, którą można pyłem w tym telefonie uszkodzić, a reszta, no cóż, tak jak w każdym telefonie. No i tyle, no. Adam mówił o szkle Gorilla Glass i mówił prawidłowo, to znaczy szkło Gorilla Glass jednego rodzaju jest na obiektywach z tyłu i chroni obiektywy w przypadku obu urządzeń. Na dużym urządzeniu co najmniej, dlatego że w przypadku drugiego nie znalazłem w dokumentacji, na Nie dużym było, było smartfonie mówione. jest jeszcze Victus na tylnej obudowie. Dobrze. Natomiast nie ma szkła Gorilla Glass w dużym smartfonie na przednim szkle na wyświetlaczu. No i w środku oczywiście nie ma, ale to z oczywistych powodów, no dlatego że jest elastyczny wyświetlacz i tam szkło nie może być obecne. Tam jest, z tego co się dowiedzieliśmy, przepraszam, bo tylko uzupełnię, z tego co się dowiedzieliśmy, to tam jest UTG, czyli to co już było, natomiast zastosowali jakąś nową super hiperfolię, której podobno nie należy usuwać. Wypróbujemy to, zobaczymy, to wam się o tym powie. Podobno ma być jeszcze trwalej. To znaczy nie będziemy próbowali usuwać folii, broń Boże, ale tak, Adam wypróbuje, to wam powie coś więcej podczas recenzji. Jeśli chodzi o to ładowanie, ładowanie co prawda jest szybkie, ale w przypadku pudernicy to jest ładowanie 15-watowe, w przypadku tego drugiego to jest ładowanie 25-watów. Oba mają ładowanie bezprzewodowe kompatybilne z dwoma co najmniej standardami i oba również mają ładowanie zwrotne, z tym, że to ładowanie zwrotne jest minimalne, to jest 4,5 W. Nada się prawdopodobnie do ładowania słuchawek i nada się do ładowania smartwatchy, z tym, że ja ostrzegam, że Samsung również w oficjalnej dokumentacji pisze, że to ładowanie zwrotne bezprzewodowe ma ograniczony zasięg, jeżeli chodzi o urządzenia kompatybilne, dlatego na wszelki wypadek, zanim się zdecydujecie na czy zakup urządzenia, które chcecie ładować z tych smartfonów, czy nie wiem, cokolwiek, to po prostu zwróćcie uwagę, odpytajcie, czy sprzedawcy, czy bezpośrednio serwisu producenta o to, czy urządzenie peryferyjne, czyli słuchawki smartwatch będą obsługiwane. Oba smartfony mają głośniki stereo i one mają całkiem niezłe możliwości, dlatego że tutaj jest obsługa dźwięku 32-bitowego, jest SD64-128, także to powinno całkiem porządnie grać, z tym, że też nie we wszystkich formatach można się spodziewać obsługi jakby pełnego spektrum
audio. I jeszcze na temat wyjścia, dlatego że bardzo często pytacie o wyjście w wideo. W przypadku pudernicy to jest wyjście niestety tylko bezprzewodowe, czyli to jest screen mirroring, ale przez Wi-Fi. Natomiast w przypadku dużego smartfona składanego jest również wyjście przewodowe, także można wyjść z USB-C, na przykład nie wiem, na HDMI i ma się wtedy całkiem fajny obraz na telewizorze i całkiem fajne audio. I to chyba tyle, ile chciałem dodać, a całą resztę pewnie Adaś podczas testów. Wiecie, no dokładnie, jesteśmy chyba dokładnie mówisz, to myślę, że kogo te telefony kręciły, interesowały, to już się w zasadzie wszystkiego dowiedział, ale to nie była jedyna istotna premiera w dniu wczorajszym. Drugiego Folda i od razu sobie będziecie mogli porównać, wypuściło na rynek Xiaomi i on się też nazywa, wyobraźcie sobie, Fold, o dziwo, tylko nazywa się Mix Fold. Mix Fold jest składany w dokładnie tak samo jak Fold trójka, w ten sam sposób, czyli wewnątrz jest duży wyświetlacz, na zewnątrz jest mniejszy na połowie i oba te wyświetlacze są większe niż wyświetlacze Samsungowe. Xiaomi deklaruje, że ten duży wyświetlacz, ten wewnętrzny, to jest wyświetlacz OLEDowy, 8-calowy, o wyższej rozdzielczości nieco niż w Samsungu również, bo 1860x2480. Natomiast zewnętrzny wyświetlacz to jest AMOLED 6,5 cala 840x2520. Są nietypowe te rozmiary, dlatego że i stosunek boków w tym wyświetlaczu jest dosyć nietypowy. Konstrukcję oparli też na Snapdragonie 888 i w sprzedaży znajdą się dwa tiery pamięci flash i dwa tiery pamięci RAM, ale łącznie tych miksów będzie troszeczkę więcej, bo jest 256 flasha albo 512 i 12 albo 16 giga pamięci RAM i również nie ma obsługi kart pamięci. Tutaj Xiaomi pojechało po całości, dlatego że również w przypadku aparatów fotograficznych dało jakby zestaw taki dosyć godny uwagi, ponieważ głównym aparatem jest aparat 100 megapikseli, czyli 108 prawdopodobnie, ale podają 100, w związku z tym my też podajemy 100. Jest szerokokątny na 13, jest dodatkowy aparat telemakro i jest aparat do selfie 20-megapikselowy. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest LPDDR5 i UFS 3.1 również. Częstotliwość próbkowania jest do 120 Hz, co prawda tego wyświetlacza, ale częstotliwość odświeżania jest normalna, to znaczy z tego, co znalazłem, tylko 60 Hz. No to w zasadzie tyle, ile ja bym chciał. Bateryjka jeszcze ewentualnie, bo o tym warto powiedzieć, też jest pojemniejsza niż w przypadku Samsungów, to jest 5000 mAh. I to w zasadzie tak. Tak jest. To tego niestety nie mogliśmy trzymać, bo ile Samsung Jadaś trzymał w ręce, był na spotkaniu z dziennikarzami. Nie będziemy mogli trzymać, mi się wydaje, bo nie sądzę, żeby ten telefon trafił do dystrybucji europejskiej. Ale może się zdziwię. Może będę. To znaczy zobaczymy, możliwe, że jeszcze ta generacja rzeczywiście nie trafi, dlatego że no, Chińczycy co prawda przeprowadzają powolną, właściwie to już nie powolną inwazję na Europę, jeżeli chodzi o telefony, natomiast bardzo możliwe, że będzie chciało Xiaomi jednak przetestować go najpierw w Chinach. Dokładnie. Prędzej trafi do nas kolejny z ciekawych modeli Xiaomi Mi Mix 4. Telefon pierwszy Xiaomi z podekranowym aparatem fotograficznym, który tu no jest lepszy niż w Foldzie od Samsunga, ale musi być lepszy, ponieważ jest to jedyny aparat do selfie, jaki ten telefon posiada, więc siłą rzeczy tu jakby dali 4-megowy, to no to tak już by było trochę gorzej, bo to jest jedyny, podkreślę, aparat do selfie w tym telefonie. Podobno, no tu już niestety wam nie powiem, czy go widać, czy go nie, bo nie miałem, podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, okazji pomacać tego telefonu. No cóż, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, pojawią się pewnie pierwsze recenzje, pierwsze zdjęcia. Rzecz, powiem wam szczerze, trochę schowała się w cieniu Samsungów, bo w
W sumie telefon całkiem fajny, no ale tak naprawdę głównym wyróżnikiem jest ten aparat i powiem szczerze, że o ile pierwsze modele Xiaomi Mix, pierwsze dwie generacje, na ich widok po prostu krzyczałem wow, tak tu już tego wow jest trochę mniej, bo to jest po prostu no, fajny flagowiec i w zasadzie tyle. Poza tym aparatem podekranowym, który jakoś szczególnie mojej ekscytacji nie budzi, ktokolwiek by go zastosował. No to w sumie, no cóż, opowiadaj Jacku. Znaczy, będzie Wam go ciężko na pewno pomylić z jakimkolwiek innym smartfonem ze względu na Totalnie. dosyć charakterystyczny design tylnych aparatów. Xiaomi zdecydowało się na optyczne powiększenie znowu głównego aparatu i ten główny aparat też Xiaomi podaje jako matrycę 100-megapikselową. Zestaw aparatów również jest fajny, podobnie jak w tym ich składaku, bo w tej setce towarzyszy szerokokątna trzynastka i jest jeszcze aparat tele, z tym, że Xiaomi podaje pięciokrotny zoom bezstratny. Ja bym raczej szedł w stronę, że to jest pięciokrotny zoom i owszem, ale jednak hybrydowy, a nie bezstratny. Z tym, że no mówię, podają jako bezstratny, w związku z tym Wiesz, podobnie nie mam innego wyjścia, muszę no go podać dokładnie. również w Może specyfikacjach być i jako bezstratny. bezstratny, bo jest peryskop, wiesz, no peryskopy wyciągają piąteczkę. To może w takim razie jest. No ja zastrzegam, że nie jestem tak naprawdę pewien do Okej, końca, no dlatego dokładnie, że to no jednak jest. wiesz, nie ma co się kłócić, bo nie wiemy, dopóki nie weźmiemy w rękę, natomiast no tak jak mówię, jest peryskop, więc jest szansa, że to jednak jest tak jak napisał producent, pięć W razy. przypadku tego smartfona rzeczywiście rekordowe i on raczej z takim ładowaniem do Europy nie trafi, jest ładowanie przewodowe 120-watowe. Jest to potworne zupełnie. Ciekaw jestem, jak wygląda kabel i ładowarka, bo powiem szczerze, że nie miałem przyjemności Grubo, obejrzeć. pewnie. Musi Do być tego grubo. jest ładowanie bezprzewodowe i to 50 watów i to też mi się wydaje po prostu obłędne. No i jest zwrotne, zwrotne jest w normie 10-watowe na szczęście, No ale bo to też już jest fest jak na tak zwrotne. to wygląda. Smartfon wygląda dobrze, to znaczy on wygląda zarówno dobrze z tym przednim aparatem ukrytym pod ekranem, jak i wygląda, wydaje mi się, fajnie, może przez to właśnie, że nie jest symetryczny w budowie, w projekcie tego tylnego panelu, tej tylnej wyspy z aparatami. Wygląda po prostu tak, że rzeczywiście trudno go z czymkolwiek pomylić. Tak, Jest niezły. Specyfikację ma dokładnie. bardzo dobrą, bo to też jest topka i Snapdragon 888 z plusem i bateria jest całkiem 4500. No, nie genialna, ale Mogłaby powinna być być okej. bateria, ale przy takim ładowaniu to nagrzeba ci lepsza bateria, większa. Doładujesz go w chwilę. No Znaczy, oczywiście. powiem szczerze, że ja wolę, jak mi telefon dłużej wytrzymuje, a nie jak go szybko ładuje. To No znaczy, to szybkie wiesz. ładowanie jest oczywiście bardzo fajne. No. Natomiast wolę, jak telefon jednak więcej po jednym naładowaniu wytrzyma, niż żeby się szybko naładował za drugim razem. Nie, podejrzewam, że większość ludzi tak ma, bo jednak nadal nie wszędzie mamy dostępne ładowarki. Ja bym Jest powiedział, wiesz. 10-bitowy kolor jeszcze na tym AMOLEDowym wyświetlaczu, bo o tym nie wspomniałem. I jest Corning Gorilla Glass Victus również na wyświetlaczu. Ja tam, wiesz, w odniesieniu do szybkiego ładowania i dużej baterii, to ja tam minimalistą nie jestem, ja bym chciał mieć jedno i drugie, tak? Bateria 6000 i właśnie takie 120-watowe ładowanie. O. I wtedy to ja bym powiedział, tak, jestem na tak. A tak to albo, no nadal jest to jakiś kompromis, albo większa bateria, albo szybsze ładowanie. Jeżeli chodzi o tą oprawkę, to tak teraz patrzę na rendery tego modelu, bo wcześniej, przyznaję, nie miałem czasu się mu jakoś bliżej przyjrzeć. Trochę mi się ta oprawka przypomina mi tak uciętą oprawkę z modelu Mi 11 Ultra. Ona też wydaje mi się, że całkiem sporo wystaje. I powiem szczerze, mnie bardziej kręciła ta oprawka aparatu kontrowersyjna, dziwna, niecodzienna z modelu Mi 11 Ultra z tym dodatkowym ekranikiem. Tutaj sprawia mi trochę wrażenie, że mi się nie zgodzi, że tak jest super. Sprawia wrażenie takiej trochę obciętej. Natomiast doczytuję tu, że tył jest z materiałów ceramicznych, co jest kolejną fajną rzeczą. Bo się będzie wolniej rysował. No i w dotyku będzie inny feeling, ale to obawiam się, że też nie doświadczymy, bo na razie nie znalazłem żadnych informacji, jakoby ten Mix 4 miał trafić do nas w najbliższym czasie. No może trafi.
Mogłaby, o ile chodzi Nie o to obrazi Xiaomi oczywiście. składane, to ja bym nie tęsknił tak naprawdę bardzo Pewnie. mocno, dlatego że Samsung jest w stanie wypełnić rynek, a nie wiem, czy Xiaomi jest jeszcze w stanie, zresztą Xiaomi chyba To jest samo nie jest do końca pewne, czy jest w stanie konkurować z Samsungiem na tym rynku, bo w tej chwili właściwie wyłącznie z Samsungiem by konkurowali. O tyle ten smartfon, ten prosty, zwykły jakby, ale to topowy, wygląda naprawdę całkiem nieźle, jeżeli chodzi o specyfikację, i podoba mi się z wyglądu, powiem szczerze, nie wstydziłbym się z nim chodzić po ulicy zdecydowanie. Fajna rzecz. Poza tym Xiaomi pokazało dwa tablety. No to opowiadaj. Poza tym pokazało dwa tablety, Pada 5 i Pada 5 Pro. W wersji zarówno Wi-Fi, jak i wersji 5G, znaczy ten Pro jest w wersji zarówno Wi-Fi, jak i 5G, bo ten prosty jest wyłącznie przepraszam, Pad 5 jest wyłącznie w wersji Wi-Fi, przynajmniej do tej pory. Oba tablety są 11-calowe. Przepraszam Was bardzo, wyciszyłem, a mimo tego jednak coś. Oba te tablety są 11-calowe, obie są z szybkim ładowaniem. Te wyświetlacze są całkiem fajne, ale tylko IPS-owe. 1600 na 2560. W wersji podstawowej jest Snapdragon 860, natomiast w wersji Pro jest Snapdragon 870. Różnią się również minimalnie baterią, dlatego że podstawka ma baterię o pojemności 8720, natomiast wersja Pro ma mniejszą, o dziwo, baterię, ale to jest ostatnio normalne niestety w przypadku chińskich producentów. Ma baterię o pojemności 8600 mAh. No do tego dochodzą pierdółki, ale te pierdółki nadal są znaczące. To znaczy są znaczące o tyle, że w wersji podstawowej mamy właściwie domyślny zestaw aparatów, taki, którego byśmy się spodziewali w tablecie, czyli 13 plus 8. W wersji Pro Wi-Fi mamy podobny zestaw aparatów, ale w wersji Pro obsługującej 5G mamy już główny aparat z matrycą 50 megapikseli. Także jest tutaj rzeczywiście dosyć znacząca zmiana. Podstawka ma pamięci 128 albo 256 flesza, i to jest kombinowane z 6 giga RAM-u, natomiast wersja Pro ma tylko jedną wersję pamięci, to jest 256 flesza plus 8 giga RAM-u. I to jest chyba wszystko, co ja chciałem o nich powiedzieć. Jeżeli lubicie tablety, warto zajrzeć, bo a nuż, Wam się spodobają. Jeszcze Oto tak w mocna średnia międzyczasie, półka. no, jeszcze tak w międzyczasie z ciekawości, bo no mówię, nie było mi wcześniej tego, nie zrobiłem, przeliczyłem ceny tego składanego Xiaomi. No cóż, jest trochę tańszy od składanego Samsunga. Można go mieć od 6 tysięcy z groszami do 7 z groszami, ale no, przeliczyłem bezpośrednio z yuanu, więc do tego jeszcze dorzućcie VAT. Także mówię, jest ciutkę tańszy. Tak, do tego dochodzi VAT, a jeszcze przepisy ostatnie, zdaje się, do tego VAT-u dorzucają jeszcze cło Coś mimo tam jest. wszystko. No, więc wyjdzie podobnie. W zasadzie nie widzę argumentu, może aparaty fotograficzne, które by przemawiały na korzyść Xiaomi w tym momencie, ale nie wiem. Nie wiem, chciałbym zobaczyć, co zrobi z oprogramowaniem, bo jeżeli zrobi coś ciekawszego niż konkurent, to okej, można mówić, że są to modele, powiedzmy, konkurencyjne, które należy rozważać albo, Znaczy, albo. wiadomo, że na przykład nie dali rysika, tak? No Także nie ma ktoś, już, dobra, kto. ale wiesz, rysika nie każdy używa, nie każdy potrzebuje. Natomiast Nie, no, nie każdy, ale w typy. przypadku użytkowników Samsunga, jeżeli są użytkownicy Folda, którzy by się chcieli. Przepraszam, jakże się nazywa ten z rysikiem? Nota. No, jeżeli są miłośniki Note'a, którzy chcieliby sobie rysikiem po trochę większym ekranie pojeździć, do tej pory nie mieli właściwie okazji, a w tej No, chwili rysik może być właśnie. rzeczywiście argumentem. Bo może ktoś jeszcze nie wie, nie zauważył. W tym roku nie ma Galaxy Note. O, pan. Także nie macie wyjścia, Note'owcy. Jak wasz telefon siada, to jesteście skazani na Folda, ale zdaje mi się, że nie będziecie narzekać. Oj nie. Tak jak mówiliśmy, zbliża się prędkimi krokami właściwie. Pewnie już w tej chwili obejrzeliście dawno, jeżeli byliście zainteresowani, w premiera Magiców 3 w Honora. Natomiast my mamy specyfikację smartfona, który już się pojawił w ofercie w Honora, który jest już również w chińskich sklepach. Można go chyba nawet w przedsprzedaży zamawiać, albo za chwilę go będzie można zamawiać w przedsprzedaży, i to jest Honor X20.
Smartfona oparto na Dimensity 900, IPS-owy wyświetlacz 6,67 cala w rozdzielczości Full HD pracujący. Towarzyszy mu pamięć 128 albo 256, jeśli chodzi o flash, 6 albo 8, jeśli chodzi o RAM. Aparaty fotograficzne umieszczone w charakterystycznym kółku na tylnej obudowie, to jest 64 plus 2 plus 2 megapiksele, tutaj się Honor nie popisał, 16 megapikseli z przodu. Tyle właściwie, jeden aparat, jeden do rozmywania, jeden do makro, średnio potrzebne. Ładowanie jeszcze, o którym warto wspomnieć, 66-watowe, to wystarczy w zupełności, żeby tą 4300 bateryjkę naładować w miarę szybko. Tyle. Smartfon, no cóż, wygląda jak miał dwa aparaty z przodu. Ten drugi to jest prawdopodobnie Time of Flight, bo Honor o nim nie pisze bardzo szczegółowo. W związku z tym będzie Wam prawdopodobnie bardzo dobrze służył jako urządzenie rozpoznające twarz i nie mylące się przy tym, nie rozpoznające zdjęcia jako twarz na przykład użytkownika. I to jest dosyć fajne, natomiast jest tam zdecydowanie jeden aparat, mimo tego, że tego miejsca z przodu zajęte jest znacznie więcej. Mm-hmm. Tak, tak jak Jacek mówi, no jeszcze pewnie rozmywanie tła ten TOF załatwi przy okazji. Charakterystyczny, tak, charakterystyczny tył z okrągłą oprawką, ale dopiero jak zobaczycie Magica, to Wam oczy wyjdą z orbit i dosłownie będą musiały wyjść poza orbitę, żeby objąć wzrokiem to, co ma na swoich pleckach Magic 3. O ile szpiegowskie zdjęcia nie kłamią i ktoś nas nie robi w bambuko, bo dziś właśnie od rana krąży po sieci szpiegowskie zdjęcie ukazujące tył Magica i powiem Wam szczerze, musicie to sami zobaczyć, bo tego się odzobaczyć nie da. Czy w tej chwili, jeżeli jeszcze na premierze nie jesteście albo już premiery nie widzieliście, to można rzeczywiście zobaczyć u nas w newsach, tak, jak te zdjęcia. Pozostaje tylko wyrazić nadzieję, że aparat będzie działać dużo lepiej niż wygląda, bo wygląda, no nie wiem, kontrowersyjnie, to jest chyba dobre określenie. No ale Honor tu zapowiada cuda, jeżeli chodzi o fotografię, więc mam nadzieję, że nas nie rozczarują. Ale tak jak mówię, my nagrywamy od rana, premiera wczesnym popołudniem, także nie ma co wróżyć. Znaczy premiera już za godzinkę, zdaje się, będzie, albo nawet nie całą, albo nie no, całą godzinkę, za pół godziny. Ludzie nas będą oglądać dopiero po premierze, także nie ma co się tego. W każdym razie nie przeoczyliśmy, po prostu opowiemy kiedy indziej. I w zasadzie tyle dużych premier. Zostały maleństwa. Pierdołki. Tak, jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest premiera. Redmi 10 zostało, mogliśmy wspomnieć jeszcze o tym przy okazji Xiaomi, telefon, który jeszcze... To znaczy, to nie jest oficjalna premiera, dlatego że wypłynęły zarówno rendery, jak i specyfikacja techniczna. To mi się wypsło. Natomiast nie jest to ani klon jakiegoś modelu, który już funkcjonuje do tej pory na rynku i nie jest to również oficjalna specyfikacja, dlatego tutaj Was uczulam, mimo tego, że jest w miarę pewna. To może wiesz co, żeby nie przedłużać, powiedzmy ludziom, że tak naprawdę powiemy o tym telefonie, jak będzie miał premierę, a na razie tyle, co podał sklep. Duża bateria, 5000, procesor Helio G88, 90-hercowy ekran 6,5 cala, ale nie znalazłem informacji, czy to jest AMOLED, czy LCD, może być LCD. Zdaje mi się, że to jest IPS mimo wszystko. Tak, jest to tak, może to być IPS-owy ekran ze względu na to, że czytnik linii papilarnych wyodrębnili na boku, aczkolwiek Xiaomi zdarzały się już telefony z AMOLEDem i czytnikiem na boku, więc to też nie jest taki perfekcyjny, idealny wyznacznik. Aparaty w miarę, bo 50 z tyłu, czyli całkiem porządnie, niebiednie. Moduł szerokokątny 8 i do tego dwie dwójeczki, z przodu 8, czyli tak. No mówię, nie ma dramatu, jest nieźle. No i nieźle jest z ceną, bo jeżeli ta cena, którą podał bodajże singapurski sklep, no przejdzie, że tak powiem, przekuje się w realną, prawdziwą, no to jest poniżej 1000 zł i to będzie dosyć fajny model w tym momencie, w tej cenie. Ja myślę, że on będzie chyba jednak troszkę droższy. Boję się, że tak. Wiesz, nie to, żeby bardzo dużo, ale jednak trochę droższy powinien być. Tak, bo możliwe, że wiesz, wpisali cenę w ogóle na wariata. Tak mi się zdaje, że ona była wpisana na wariata. No, bo to raczej nie jest smartfon za 1000 zł. No nie wiem, no zobaczymy. Wiesz, to jest Singapur, więc ta cena też na pewno no, nie odzwierciedla naszych europejskich realiów.
Dwie ciekawostki właściwie, bo jedna z Brazylii, ta ciekawostka z Brazylii to jest Motorola G60S, która jest podobna do G60, różni się kilkoma szczegółami, między innymi, jeśli dobrze pamiętam, procesorem, bo dostała Helio G95. A tak poza tym specyfikacja jest dosyć podobna, nie jest identyczna, różni się troszeczkę. Aparaty fotograficzne ma 64 plus 8 plus 5 plus 2, z przodu 16, bateryjkę 5000 mAh, czyli to jest tak samo z turbo power ładowaniem, ta bateria jest wyświetlacz IPS-owy 678, czyli tak samo jak w wersji podstawowej również, pracujący z częstotliwością odświeżenia 120 Hz. A druga ciekawostka, jeśli dobrze pamiętam, właśnie w tej chwili debiutuje w Indiach, ale Samsung rumuński, zdaje się, podał informację, że Galaxy A12 w wersji Nacho również pojawi się na rynkach europejskich. I to jest też konstrukcja podobna do 12, też się. No, ale zmienili troszeczkę tam, nie? Różni się, tak, różni się szczegółami. Zapraszam Was na kartę, bo już chyba i tak dzisiaj przesadzamy, jeśli chodzi o długość tygodniówki. Nie pytajcie, skąd ta nazwa Nacho, bo nie wiemy. Gdyby to był telefon z Meksyku, to jeszcze by można było zrozumieć. I boję się, że wraca znowu to dziwne nazewnictwo Samsunga z tymi dodatkowymi dopiskami, kurczę. Korea, Limited, Advanced, LTE, bla, bla, bla. I za chwilę znowu będą nazwy na trzy linijki. Oby nie. Wspomnimy Wam jeszcze, jako że ta premiera z rodziny Magic 3 dla nas za moment, a dla Was już pewnie chwilę temu była, jest takim wydarzeniem dosyć istotnym i to nadal jest zdarzenie, które się zalicza jakby do epizodów wojny gospodarczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, że ta premiera również się wiąże z tym, że kilku kongresmenów republikańskich znowu złożyło wniosek o to, żeby Honora objąć sankcjami podobnymi do tych sankcji, jakimi jest objęty Huawei w Stanach Zjednoczonych. Pomimo tego, że Honor należy już do kogoś innego, pomimo tego, że został sprzedany. Tutaj ta sprawa jest o tyle ciekawa, że Honor nie produkuje infrastruktury. W Stanach Zjednoczonych głównym zagrożeniem takim dla, nie wiem, szpiegostwa przemysłowego, dla różnych innych rzeczy jest jednak ta duża infrastruktura operatorska, która trafia do operatorów, która trafia w rejony słabo osieciowane. Natomiast telefony może mniej, ale jednak najwyraźniej kongresmeni republikańscy stwierdzili, że i owszem. W jakiś sposób i tyle. W każdym razie na razie się sprawa rozeszła po kościach, bo kongresmenom kazano się oddalić póki co z tymi wnioskami, ale no są obawy, że Honor nadal nie może być pewny swojej dalszej egzystencji, bo nie wiadomo, co oni wymyślono. Jeszcze jedna rzecz, która dręczy mnie od samego początku, odkąd Adam tylko powiedział. Jeżeli jesteście prawdziwymi mężczyznami, takimi z krwi i kości, a podobają Wam się te pudernice, to nie ma w tym nic złego. Tak, nie, można mieć również wstyd. Pudernice. Żaden wstyd. Mój testowy egzemplarz z poprzedniej edycji był ten taki różowy. Nawet nie umiem tego nazwać, koloru fioletowy. No taki w każdym razie damski. Wcale nie wstydziłem się z nim chodzić. A i tak każdy patrzy, wow, jakie to ładne. No zapewniam Was, że na pewno jak go wyjmiecie w towarzystwie, to każdy wstydu będzie pytał, co to, jakie i będzie chciał potrzymać. Dokładnie. Także tak czy siak wstydu nie będzie. Spokojnie możecie kupić, ale ja stawiam na folda. Kurczę, to jest coś, co faktycznie mi robi i nie ma się co ukrywać. A to dlatego, że po prostu mogłem wypróbować poprzednie generacje i już w tej chwili wiem, że gdybym tylko mógł sobie pozwolić, to już bym leciał do sklepu, bo to jest telefon, który zastąpiłby mi laptopa serio. Po prostu mały laptop. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że z nami byliście po raz kolejny. Zapraszamy Was na kolejną tygodniówkę, która będzie... No właśnie, i tu jest pytanie. Nie powiemy Wam. Znaczy, słuchajcie, za tydzień na pewno nas nie ma. Za kolejny tydzień zobaczymy, ale pewnie się skończy tak jak u Jacka, że też jednak zniknę na trochę dłużej niż zakładałem pierwotne plany. Więc możliwe, że się spotkamy dopiero na koniec miesiąca albo na początek września, jak tam wypadnie w kalendarzu piąteczek po prostu. Tak już to jest, moi drodzy, z urlopami, z latem i z tymi wszystkimi rzeczami, które wiążą się z chwilowym rozprężeniem w pracy. No ale kiedyś trzeba się rozprężyć. Kiedyś trzeba.
Jak się będziemy cały czas sprężać, to nie będzie dobrze. I wy się też nie sprężajcie cały czas i tego wam życzymy. Bądźcie. Od razu mi się przypomina wabank i co mam powiedzieć spiętemu, żeby się rozpiął. Rozpiął. Wszystkiego dobrego. Całowanie do następnego. Cześć. Cześć. Trzymajcie się.